Was the next time I saw your eyes, and you were in my sight. I know why. Sometimes I move so fast. Przede wszystkim jest bardzo wygodna. Chyba nie wiem, czy nie najwygodniejsza ze wszystkich. Dominika, ale to się nie błyszczy. No mi się mega podoba, ma to coś. Z jednej strony jest księżniczkowata, jest duża, z drugiej strony jest skromna. Nie jestem pewna, czy ten mały akcent piór jest dostatecznie odlotowy jak dla Dominiki. Jeszcze mamę chcemy zapytać. No muszę się upewnić. Za bardzo się skupiłam na biuście chcącym. Ślicznie no tak. Wyglądasz. Kochana jesteś. Ale dla ciebie w sumie zdanie mamy jednak jest ważne. No właśnie się zorientowałam, że chyba tak. A mi bardzo potrzebne są komplementy, więc... Tylko komplementy. Tylko, to prawda. Pięknie wyglądasz, jesteś skromna, nie błyszczysz. To nie jest dla mnie komplement, że tylko ja nie błyszczę. Tylko się pierzysz. Bardzo miło, prawidłowo reaguję, że potrzebuję mam. Ja ogólnie odczuwam taki chłód ze strony mamy, więc wydaje mi się, że żadna jej sukienka tak naprawdę się nie podobała i mówiła, że się podoba, żeby Dominice nie było przykro. Ona z reguły jest taką bardzo sceptyczną osobą, mało co jej się podoba. W każdym razie zachwytu nie widziałam u niej nigdy w życiu. Myślę, że i tak się starała, bo była bardzo miła. Moja ostatnia propozycja to suknia dla odważnej panny młodej, która nie boi się zdobień, która nie boi się pokazać ciała i która lubi falbany. Ale myślicie, że jestem jak bardziej Carmen, czy bardziej Jennifer? Jennifer. Jennifer. Ciągle jestem Jennifer. Mi się ta sukienka kojarzy ze ślubem Małgorzaty Rozenek. To prawda, ona była taka błękitna, ale krój i chyba falbanki identyczne. Kryształki, i rybka, i dekolt, serduszko, i tam jest naprawdę wszystko, wszystko. Ach, no jest ta mięta, podoba mi się bardzo ta suknia, ponieważ jest taka oryginalna, niezwykła. Ta jest na tyle błyszcząca, że jeszcze diadem, rękawiczki i medal się zmieszczą? Zmieści się wszystko, to wtedy będzie tak, jak lubisz. Nie wiem, co mam powiedzieć, trochę źle mi się kojarzy ta sukienka, więc nie powiem tego głośno. Dół to mi się kojarzy, ktoś pampersów dla dorosłych. Przypinał. Dużo falbanek, nie lubię takich sukni. I trochę za dużo świecących ozdób. Nie jestem zachwycona. Rozumiem. A czy zaakceptowałaby pani taki wybór, jeżeli Dominika by się zdecydowała na tą sukienkę? Gdyby ona by zadecydowała, że wybiera tą sukienkę, to owszem. Jestem ciekawa, ale zaakceptuję każdy jej wybór, jaki wybierze. Także będę zadowolona.